A co jeśli wybudujemy taki już, mamy na swoim koncie projekt deweloperski, to co potem z nim się robi? No, mamy kilka opcji. Pierwszą z nich to jest sprzedaż mieszkań, lokali usługowych, ale jest też druga grupa inwestorów, która chce wynająć i żyć w końcu pasywnie. Mamy do opcji, kilka opcji takiego wynajmu. Pierwsza z nich no to jest najbardziej powszechna, czyli lokale mieszkalne. Tak jak widzimy, Krzysiek zobaczy, to są właśnie mieszkania, to zazwyczaj są usytuowane one na pierwszym, drugim piętrze i właśnie w przypadku takich mieszkań zazwyczaj ta stawka czynszu jest lekko niższa niż w przypadku lokali usługowych, z których możemy trochę więcej wyciągnąć. Czemu? Ponieważ działalności gospodarcze są założenia budowane po to, aby generowały przychód, więc są w stanie więcej wydać na takie pomieszczenie. Natomiast jak Krzysiek zobaczymy tutaj, możemy przejść, zobaczyć, popatrzcie, jak takie między budynkami została przestrzeń zielona zrobiona, jest trawka, są tam też krzewy, drzewka. Nie znam się na roślinach, natomiast to nie nasza robota. I w ten sposób, słuchajcie, przeszliśmy się tym całym deptakiem. Z tyłu są lokale usługowe na parterach, natomiast również, jak również mamy do czynienia z wynajęciem lokali mieszkalnych pod biura, tak? Często osoby łączą mieszkania z biurami i wtedy też czemu by takiej osobie nie wynająć. Teraz będziemy powoli przechodzić na front cały rząd i teraz będziemy aż lecieli w kierunku północy. Krzysiek, chyba to jest północ. To jest północ. Dobra. Tak jak widzicie, mamy lokale usługowe. Lokale usługowe w przestrzeni 7 budynków. I tutaj mamy na przykład przedszkole, mamy salon kosmetyczny, tam są na przykład restauracja. I co najważniejsze, dwa typy odbiorców. Lokale usługowe, lokale mieszkalne. Ale mamy dzisiaj gęsto na drogach. No i słuchajcie, wracamy do clou tego odcinka. Ile taka przestrzeń, czyli taki budynek jest w stanie generować z przychodu pasywnego? Czyli oddaliśmy to pod zarządzanie albo po prostu sami tymi zarządzamy. Słuchajcie, tak, mniej więcej taki budynek, Krzysiek obejmi wszystkie budynki. Jeden z budynków, taka średnia dla budynku to jest 500 metrów. Tutaj jesteśmy w Warszawie Wesołej. Jest to taka dzielnica położona, jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Wesoła dzielnica, to jest po prostu położone na wschodzie. Jest tak na wschodzie. Natomiast tutaj stawki mniej więcej plasują się w okolicach 30 zł za metr kwadratowy. Oczywiście na parterze jest trochę drożej, na górze trochę taniej. Natomiast podsumowując, gdybyśmy 500 metrów pomnożyli przez 30 zł, to mamy 15 tysięcy przychodu tak zwanego pasywnego, jeśli rzeczywiście ktoś nam tym zarządza. Natomiast w przypadku takiego budynku, gdzie mieści się około tak od 5 do 10 odrębnych lokali, czy usługowych, czy mieszkalnych, no to trochę czasem nam może poświęcić, możemy trochę zaangażować się w czasowo w taki projekt, tak? Ponieważ a to najemca potrzebuje jakiegoś osoby technicznej do naprawy kranu, czy po prostu zainstalowanie klimatyzacji, czy po prostu jakieś mamy problemy ze wspólnotą. Także tak to wygląda mniej więcej na rynku warszawskim, w obrzeżnych dzielnicach i mamy nadzieję, że podzielicie się również stawkami dotyczącymi innych dzielnic, w Wilanowie na przykład, czy na Bielanach. Napiszcie w komentarzach, jakie są stawki właśnie za lokale usługowe i mieszkalne. Okej, okay. Jak widzicie, jest tłoczno na tej alejce. To jest wewnętrzna alejka osiedla. Co nam to mówi? Że zaadoptowały się te budynki, tak? Są najemcy, są mieszkańcy. Właśnie po to się robi te inwestycje. Jak widzicie, też ważną opcją przy takiej
inwestycji jest budowa parkingów. Czemu? Po prostu dla klientów, tych lokali usługowych, jak również dla samych mieszkańców. Akurat w przypadku tej inwestycji mamy tutaj na szczęście dwie uliczki, dzięki którym jest wystarczająca ilość takich miejsc parkingowych. I słuchaj, Krzysiek, chodźmy tutaj, przejdźmy się po tych, co w ogóle, pod co teraz ludzie wynajmują na przykład takie lokale usługowe. Nie dość, że już tam wcześniej rozmawialiśmy o tej restauracji, to popatrzcie, na parterze na przykład szkoła tańca, na takim wyższym parterze, być można powiedzieć, mamy żłobek. W przypadku na przykład kolejnego budynku mamy, uwaga, salon z ubraniami, mogę tak rzec? Nie wiem, może część damska mnie trochę niestety w komentarzach powyzywa. Natomiast oczywiście wyższe już piętra decydują o tak naprawdę charakterze osoby, która to wynajmuje. I na przykład zazwyczaj to są wynajmowane pod biura. Takie przestrzenie. Oczywiście nie wszystkie tutaj jeszcze zostały wynajęte pomieszczenia ze względu na to, że jesteśmy niestety świeżo po okresie pandemii. Jak zauważycie, nie mam maseczki, bo jesteśmy na świeżo ze zniesieniem wszelkich obostrzeń. Może nie wszelkich, ale większości. Tutaj już jest miejsce już na kolejne inwestycje. Więc tutaj będzie jeszcze mowa o ewentualnie kolejnych odcinkach. To, co warto wspomnieć, to jest niepowtarzalny charakter tej inwestycji. Słuchajcie, tu jest co budynek, to prawie to inny deweloper. I popatrzcie, w grupie Siła. Dlaczego? Deweloperzy umówili się, że raz ta cała bryła budynków będzie bardzo podobna, nie będzie się różniła od siebie i cała elewacja. Dzięki temu, jak przychodzi klient do Was, często mówi, czy to my jesteśmy osobą, tym deweloperem, który wybudował to całe osiedle. A my na to często, znaczy ci inwestorzy, z którymi właśnie współpracujemy, często właśnie mówią nie, że my jesteśmy niezależnymi inwestorami, którzy zdecydowali się na takie wspólne przedsięwzięcie pod tytułem wspólna elewacja, wspólny kształt budynku. I dzięki temu, bo gdyby każdy tak budował pod siebie, każdy by miał inną wizję, wtedy to osiedle nie miałoby też również takiego uroku, jakie ma aktualnie. Co mogę więcej powiedzieć? Tutaj przede wszystkim to jest też ulica, która jest jedną z głównych ulic prowadzących do Sulejówka. Mamy tam trakt Brzeski. Tutaj dosłownie w okolicy 300 metrów mamy McDonalda, czy KFC, Kentucky Fried Chicken. Cała galeria N-Park została również tutaj wybudowana 200 metrów dosłownie od tej inwestycji. Słuchajcie, piorunująco wzrosły właśnie w tym okresie stawki, czy za najem, czy po prostu za cenę właśnie tych lokali mieszkalnych. Ponieważ ludzie widzą potencjał tej inwestycji, ludzie nie są ślepi i ludzie widzą, że to wszystko się wokół nas rozrasta. Tu dosłownie, jak zobaczycie, 300 metrów dalej jest już Sulejówek, natomiast już ceny na przykład Sulejówku, a w porównaniu do Wesołej, to jest również niebo a ziemia. Więc często popatrzcie, 300 metrów dzielą tak naprawdę od na przykład różnicy w wielu tysiącach złotych, tak? Innej cenie działki, jak Krzysiek wspomniał. Słuchajcie, także to tak wygląda. Napiszcie, słuchajcie, nam, czy macie jakieś lokale usługowe, czy macie lokale mieszkalne, które wynajmujecie właśnie na obrzeżach Warszawy. Bardzo chętnie się dowiemy. Być może macie w innych miastach. Jak właśnie kształtują się te stawki? Jesteśmy ciekawi, jak rynek Wesołej, dzielnicy Wesołej w Warszawie w porównaniu do Waszych lokali kształtuje się. To jest bardzo dla nas mega interesujące. Także napiszcie nam,
i będziemy wdzięczni za możliwość przeczytania tych komentarzy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.